Poważne zagrożenie na Bałtyku. Rosja może wziąć odwet. Nerwowe słowa Sikorskiego. A na koniec sztuczna inteligencja i reklama piwa. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziś nieco inny kadr. No, zobaczymy jak Wam się podoba. Generalnie to nie jest ten ostateczny, ale mamy teraz zajęte studio u góry. Myślę, że do końca maja będzie już gotowe całe nasze nowe biuro, więc wtedy Wam wszystko pokażemy, bo wiem, że już pojawiały się komentarze, w których oczekiwaliście tego, żebyśmy Wam wszystko pokazali. Chociaż w sumie, jeśli chcecie, to możemy nawet tak roboczo tutaj sobie to wszystko obejść i pogadać sobie, jakie tam mamy dalsze plany na rozwój naszych kanałów, na zakładanie nowych i tak dalej. Piszcie, czy jesteście tym zainteresowani, już nie przynudzam. Lecimy z pierwszym tematem. With the war in Eastern Europe, Russia's espionage with the war in Eastern Europe activities increased in the Baltic and Scandinavian countries. Sweden and Finland, which had siły morskie Szwecji i Finlandii są w stanie podwyższonej gotowości, aby zapobiec rosyjskiemu uderzeniu w sieci energetycznych tych krajów, poinformowała szefowa szwedzkiej marynarki wojennej Skog Haslum. Jej zdaniem istnieje ryzyko sabotażu ze strony Rosji. W rozmowie z fińską gazetą główna przywódczyni szwedzkiej marynarki wojennej, admirał Ewa Skog Haslum, przekazała, że rosyjskie okręty zostały zauważone w pobliżu farm wiatrowych i podwodnych sieci energetycznych na Bałtyku. Jak podkreśliła, Rosjanie mieli wyznaczyć cele sabotażu. Jesteśmy przekonani, że to właśnie zrobili. W jakiś sposób zmapowali cele, powiedziała Haslum. Dopytywana przez dziennikarzy, czy Rosjanie będą sabotować i niszczyć na przykład podwodne kable energetyczne, odparła: absolutnie tak. To jest ich sposób na przeprowadzenie przeciwko nam operacji, wskazała admirał. Dodała, że aby zapobiec sabotażowi Kremla, szwedzka marynarka wojenna została postawiona w stan podwyższonej gotowości bojowej. Identyczne decyzje zostały podjęte przez armię fińską. Haslum zdecydowanie potępiła prowadzone przez Rosjan działania. Kiedy wchodzisz na wody innego kraju i robisz to, co zrobiła Rosja, czyli mapujesz cele, to jest to zabronione, zaznaczyła, przekonując, że musimy mieć kontrolę nad wszystkimi sprawami podwodnymi. Podkreśliła, że Szwedzi są gotowi do odparcia ataków na sieci energetyczne i całe społeczeństwo. Nie musimy specjalnie mobilizować naszych sił, ale jesteśmy gotowi do działań. Cały czas jesteśmy na morzu, wszystkie nasze jednostki są gotowe, zapewniła Skog Haslum. Generally use their diplomats in other countries to carry out intelligence activities. No i są to niewątpliwie niepokojące doniesienia z Bałtyku. Mieliśmy już rosyjskie okręty, mieliśmy także rosyjskie myśliwce, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną, o czym informowałem Was już w jednym z naszych poprzednich materiałów, a dodatkowo jeszcze nie tak dawno gruchnęła informacja ze strony duńskiej, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że tak właśnie nikt inny jak Rosja stoi za atakami na rurociągi Nord Stream 2. Nic więc dziwnego, że kraje bałtyckie wchodzą w etap podwyższonej gotowości, kiedy w rejonie farm wiatrowych widziane są rosyjskie okręty. I tak się nieszczęśliwie składa, że konflikt ten cały, zamiast wyhamowywać, jedynie przybiera na sile, co ewidentnie widać i możemy tu powiedzieć wprost, na niespotykaną do tej pory skalę. Na skalę światową. Gdzie nie spojrzymy, tam przeprowadzane są póki co jeszcze rzekome ćwiczenia wojskowe, które niestety wywołują jedynie niepokojące efekty. A przypominam tylko, że jednym z takich ćwiczeń wojskowych lekko ponad rok temu były tak zwane rosyjskie ćwiczenia Zapad, które doskonale wiemy, jak później się rozwinęły. Nic więc dziwnego, że kiedy znowu słyszymy o kolejnych ruchach na Bałtyku, czujemy niepokój. Jakby tego było mało, to stety czy niestety takie ćwiczenia wojskowe, które mogliśmy póki co obserwować jedynie gdzieś tam daleko na świecie, jak na przykład wspólne ćwiczenia na olbrzymią skalę USA z Koreą Południową, które wywołały ostrą reakcję ze strony właśnie Korei Północnej, w tym miesiącu rozpoczęły się na naszym terytorium. Posłuchajmy może, jak to wyglądało. W połowie kwietnia rozpoczęły się przygotowania do największych w tym roku ćwiczeń wojskowych Anaconda 23. W związku z tym
Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych ostrzega, że na drogach większości województw należy spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn wojskowych przez prawie cały kraj, a to już 9. edycja największych manewrów polskiego wojska. Jest ona ściśle skoordynowana z amerykańskim Defender 23 oraz szwedzkim Aurora 23 w ramach sojuszniczych ćwiczeń wzdłuż wschodniej flanki NATO. Jak pisze Dowództwo Operacyjne, gdzie jest organizatorem każdej edycji Anakondy, przygotowania do niej rozpoczęły się już w 2021 roku, jednak pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 postawiła przed koalicjantami nowe wyzwania, a tym samym wymusiła zmiany w koncepcji całych manewrów. Czyli mamy od razu podaną informację, że w tym roku ćwiczenia Anakonda nie będą jednak takie zwykłe, rutynowe, jak nam to mówiono, tylko ukierunkowane w stosunku konfliktu na Ukrainie. Jak dalej możemy przeczytać? Tegoroczna Anakonda składa się z 4 części. Ćwiczenia studyjnego z grą wojenną na poziomie strategiczno-operacyjnym, połączonego ćwiczenia z wojskami, ćwiczenia dowódczo-sztabowego wspomaganego komputerowo oraz ćwiczenia eksperymentalnego. Udział w nich weźmie ponad 12 tysięcy polskich żołnierzy oraz kilkaset z państw NATO i krajów partnerskich. USA, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Francji, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Turcji. Szczególny nacisk zostanie położony na prowadzenie sojuszniczej operacji w regionie Morza Bałtyckiego oraz Turcji. Turcji Erdoğana, który ściśle współpracuje z Rosją i to oni będą u nas widzieli wprost, wewnątrz, jak to wszystko ma wyglądać. W związku z tym pamiętajcie, że jak zobaczycie czołgi na polskich drogach czy patrolujących żołnierzy, to nie jest to jeszcze wojna, a jedynie ćwiczenia. Czy w ten sposób przyzwyczajają nas do tych wszystkich manewrów, do rzeczywistości, jakiej jeszcze nie znamy od wielu, wielu lat, jak wcześniej przyzwyczajali nas chociażby do sytuacji pandemicznej? Dajcie nam koniecznie znać w komentarzach pod tym filmem, co o tym wszystkim myślicie. Czy powinniśmy już powoli przygotowywać się do nowego globalnego scenariusza, czy może to jeszcze nie oznacza czegoś poważniejszego? Oby nie, ale sami przyznajcie, że w naszym regionie jeszcze chyba nigdy po II światowej nie było aż tak niepokojąco. A przypominam, że dopiero co zakończyły się ćwiczenia polskiej policji z FBI. I to już wyglądało naprawdę dziwnie. No cóż, kolejny temat. Warszawski ratusz przejmuje budynek rosyjskiej szkoły średniej przy ulicy Kieleckiej 45, poinformował w rozmowie z portalem TVP Info rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Eksmisja rosyjskiej szkoły w Warszawie spotkała się z ostrymi słowami ze strony Kremla, ale to nie jest koniec tej sprawy. Tak uważa Aleksander Kwaśniewski. Będzie odwet, stwierdza były prezydent, podkreślając, że polska strona działa w tej sprawie zgodnie z prawem. Po sobotnim odebraniu przez komornika szkoły dla dzieci rosyjskich dyplomatów w Warszawie z Moskwy padły absurdalne oskarżenia, ale zdaniem byłego prezydenta to jeszcze nie koniec. Niewątpliwie jakieś środki odwetowe ze strony Rosji będą i trzeba się z tym liczyć, stwierdził w rozmowie z Faktem Kwaśniewski. W tej sprawie nasze władze działają zgodnie z decyzjami niezawisłych sądów. Są więc, jak to się mówi, na prawie i mają powód do działań, które zostały podjęte, zaznaczył. W opinii Kwaśniewskiego Rosjanie w ramach zemsty nie będą jednak zwracać uwagi na prawne podstawy. Według byłego prezydenta Rosjanie będą chcieli teraz odebrać Polsce jakiś obiekt w Moskwie. Aleksander Kwaśniewski uważa, że może być to nieruchomość, która wykorzystywana jest przez polską stronę zgodnie z prawem. W sobotę na teren szkoły dla dzieci rosyjskich dyplomatów przy ulicy Kieleckiej na warszawskim Mokotowie kroczyli stołeczni urzędnicy i policjanci. Działania zakończono po godzinie 18. W trybie pilnym wystąpiły do wojewody mazowieckiego o powierzenie nieruchomości miastu, napisał na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Władze Warszawy uznały, że budynek zajmowany jest niezgodnie z prawem. Potwierdził to wyrok sądu okręgowego w Warszawie, który nakazywał Federacji Rosyjskiej wydanie tej nieruchomości. Propaganda Kremla wykorzystuje sprawę eksmisji rosyjskiej szkoły w Warszawie do antypolskiej narracji. Padają nawet głosy wzywające do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską. Do sprawy także odniosła się rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Rosja ma do tego prawo, ale ucierpią na tym Rosjanie mieszkający w tym kraju, stwierdziła na antenie Rosja. Bezprawnym posiadaniu Federacji Rosyjskiej. Chodzi o budynki przy ulicy Sobieskiego 100 i ulicy Kieleckiej 45.
Gdyby to były normalne warunki, w sensie gdybyśmy nie mieli za naszą wschodnią granicą otwartego konfliktu zbrojnego, w którym nasz polski rząd definitywnie opowiedział się po jednej ze stron i aktywnie ją wspiera, zarówno humanitarnie, jak i militarnie, a w zasadzie militarnie, wręcz wychodzimy przed szereg na arenie międzynarodowej, co definitywnie przykuwa spojrzenia nie tylko całego świata dookoła, ale właśnie samego Kremla, z którym, łagodnie mówiąc, już od dawna nam nie po drodze i stanowimy dla nich wrogie państwo. Więc nawet jeśli Polska podejmuje działania w związku z przejęciem tej rosyjskiej szkoły w 100% zgodnie z prawem, niestety dobrze wiemy, jak to zostanie odebrane przez stronę rosyjską. Czy możemy więc spodziewać się rewanżu ze strony rosyjskiej, jak to podkreślił Kwaśniewski? Ano, wszystko definitywnie na to wskazuje. Oby to nie była jednak ponad nadmiarowa zemsta ze strony Kremla. Kolejny temat. Szanowni Państwo, poważne media i rzetelni komentatorzy wojskowi spekulują, że w naszej okolicy pojawił się bardzo... Europoseł Koalicji Obywatelskiej Radosław Sikorski chce wyjaśnień w sprawie szczątków rakiety pod Bydgoszczą. Jaki był proces decyzyjny w sprawie incydentu? Pyta polityk opozycji. Czy też decyzję podjęto w jakiś nieformalny sposób? Na przykład, czy decyzję podjął poseł Kaczyński, dodaje. To coś, zdaje się, przeleciało przez 3/4 Polski, walnęło w Zamościu pod Bydgoszczą, czyli najbliżej najważniejszej natowskiej instytucji w Polsce i 10 km od mojego domu, powiedział Sikorski podczas spotkania z dziennikarzami z Bydgoszczy, gdzie znajduje się Centrum Szkolenia Sił Połączonych Sojuszu. Chciałbym wiedzieć, co się stało, jeśli rakieta mknęła nad Polską i ponoć została zauważona. Tak mówił bodajże pan premier Mateusz Morawiecki, że wręcz natowskie F-35 ją śledziły. To pytam, dlaczego nie została strącona? Zapytał Sikorski. Były minister obrony zaznaczył, że trzeba to wyjaśnić. Skoro rakieta zniknęła z radarów, niemożliwe było jej śledzenie, to dlaczego nie zarządzono poszukiwań wraku czy choćby szczątków? Przecież zdarzenie miało miejsce po tym, jak dwóch naszych rodaków straciło życie w Przewodowie, dodał. Chciałbym wiedzieć, jaki był proces decyzyjny podczas tego incydentu. Czy zebrało się Rządowe Centrum Kryzysowe, czy może Komitet Rady Ministrów? Czy sprawa była na Radzie Ministrów? Kto podejmował kluczowe decyzje? Minister Obrony Narodowej? Premier? Czy poinformowany był zwierzchnik Sił Zbrojnych? Czy też decyzję podjęto w jakiś nieformalny sposób? Na przykład podjął ją pan poseł Kaczyński. Dopytywał Sikorski. Dopytywał, jakimi przesłankami kierował się rząd, nie uruchamiając struktur państwa do poszukiwania szczątków rakiety. Dlaczego, jak rozumie, nie uruchomiono wojewodów, Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Pożarnej i nie zarządzono, żeby swoje tereny przeszukiwali leśnicy. Jakby to wszystko zawiodło, to można byłoby powiedzieć jeszcze nam, obywatelom: słuchajcie, ruska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną, to jest niebezpieczne, proszę na siebie uważać, niech każdy przeszuka swoją okolicę, zaznaczył Sikorski. Zdaniem Sikorskiego sprawa ma aspekt międzynarodowy, więc dlaczego nie wzywa się ambasadora rosyjskiego? Dlaczego nie używamy tego jako naszego argumentu do przekonania sojuszników. Tego do skutku. No i wreszcie, co to mówi o naszej obronie przeciwlotniczej? Trochę czasu już minęło, a póki co nie ta sytuacja jest w ogóle do końca wyjaśniona. Nie można w zasadzie znaleźć jednego prostego remedium na tę sprawę. Nikt nie opisał tego w szczegółowy sposób. Każdy ma swoją własną narrację, każdy ma swoją własną wersję tych wydarzeń, a wydaje się to sprawa dość prosta. Wiadomo, że tekst napisany cyrylicą nie wskazuje od razu, że to rosyjski pocisk, który bez problemu zdołał przelecieć spory kawał polskiej ziemi. Jeśli jednak mamy czuć się we własnym kraju bezpiecznie, to ta sprawa powinna być wyjaśniona w ekspresowym tempie, a póki co to nie widać tutaj końca. Jakby w ogóle nikomu się nie spieszyło w tej sprawie. Zresztą, co tu się dziwić, skoro po 13 latach sprawy Smoleńska dalej nie wyjaśnili totalnie nic. Następny temat.
Różne modele sztucznej inteligencji wspomagane przez uczenie maszynowe i garść innych technologii mogą generować fotorealistyczne obrazy. Polscy superzłoczyńcy oraz narodowe zwierzęta superbohaterowie wygenerowane przy pomocy Midjourney oraz zdjęcia atrakcyjnych kobiet stworzone przez Stable Diffusion to tylko niewielki wycinek tego, co można zrobić dzięki sztucznej inteligencji i odpowiednim promptom. O ile jednak z kreowaniem zdjęć i kopiowaniem głosu nie ma większego problemu, to tworzenie materiałów wideo często prowadzi do iście groteskowych efektów. 25 kwietnia została pokazana reklama pizzy stworzonej przy wsparciu sztucznej inteligencji. Materiał wyglądał jak żywcem wyjęty z jakiegoś koszmaru, ale miał w sobie pewien urok. W przypadku reklamy piwa poszło w zasadzie trudno powiedzieć, czy lepiej, czy gorzej. Dzieło Private Island, wykreowane przy użyciu Stable Diffusion, Midjourney i ControlNet oraz oczywiście promptów, jest bardzo osobliwe. Reklama to kumulacja wszystkich baboli, jakich może dopuścić się sztuczna inteligencja przy generowaniu tego rodzaju treści. Są zatem ludzie niepotrafiący jeść i pić, dłonie z nadmiarowymi palcami, a co najważniejsze, mimika przyprawiająca niekiedy o gromki śmiech. Trudno oprzeć się przekonaniu, że impreza wygląda jak czyjś sen. No póki co to wygląda trochę mrocznie, niepokojąco. Ale do tej pory mogliśmy rozmawiać ze sztuczną inteligencją, ale również i generować za jej pomocą obrazy czy muzykę, a teraz powoli wchodzimy w etap projekcji filmów. Czy to nie jest odrobinę za szybki rozwój? No cóż, jak widać, nie możemy go zatrzymać, tylko czekać, aż obudzimy się w Matrixie.